Ostatnia kolejka fazy zasadniczej przyniosła dwie niespodzianki. Wynik Chrobrego i reakcję Piotrkowianina. Pierwsi kończą z niedosytem, drudzy ze zrozumiałą satysfakcją. W meczu medalistów z poprzedniego sezonu Azoty uległy Orlenowi Wiśle. W Kaliszu po raz 12 w sezonie o wyniku zdecydowały karne. O rundzie zasadniczej porozmawiamy dziś z zawodnikiem ostatniej w tabeli Arki Gdynia, Robertem Kamyszkiem. Na 7 wspaniałych pytań odpowie Mateusz Kornecki z NMC Górnika Zabrze. Minęła 21, zaczynamy ostatni w rundzie zasadniczej magazyny Kontratak, program poświęcony wydarzeniom w PGNiG Superlidze. Krzysztof Bandych, dobry wieczór. Jest z nami jak zwykle Iwona Niedźwiedź. Dobry wieczór Państwu. A nasz gość przyjechał prosto z Gdyni, Robert Kamyszek, rozgrywający Arki. Dobry wieczór. 26 meczów fazy zasadniczej, Robert, za nami. Czy ten czas dłużył się zawodnikowi ekipy, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i zajmowała je w zasadzie od wielu, wielu miesięcy? No czy dłużył? No raczej chyba nie. No, dłużyć może się teraz te kolejne 10 meczy, bo to jest jednak dużo tych spotkań dodatkowych. No jesteśmy na miejscu, na jakim jesteśmy. No już teraz nic nie zrobimy, czasu nie cofniemy. Teraz nam wypada tylko wziąć się w garść i walczyć o utrzymanie, bo już teraz nie ma w ogóle szans na jakąś możliwość błędu, na nic. Dzisiaj porozmawiamy o trudnym sezonie Arki Gdynia, ale żeby nie zaczynać od spraw smutnych, drodzy Państwo, na początek pewna pozytywna informacja, mianowicie możemy przedstawić Państwu klasyfikację najlepszych strzelców PGNiG Superligi. Otwiera ją Arkadiusz Moryto, który po raz drugi z rzędu został królem ligowych snajperów. W dziesiątce mamy 4 skrzydłowych i 6 rozgrywających. Wśród nich jest Robert Kamyszek z Arki Gdynia. 9 miejsce, 111 bramek. Czy patrząc, Robert, na ten dorobek, można uznać, że to był dla Ciebie udany rok? Poniekąd był udany. Na pewno druga runda jest w moim wykonaniu na pewno lepsza. Więcej czasu spędzam na boisku, gram w obronie, w ataku praktycznie całe mecze. Też to jest spowodowane tym, że nasza sytuacja kadrowa w klubie się trochę pogorszyła. Pierwsza runda była, w mojej opinii, ta runda była słaba. Nie prezentowałem, nie czułem się też najlepiej może na boisku, nie prezentowałem się w ataku dobrze. No ale wracałeś po kontuzji ręki i walczyłeś z urazem kilka dobrych miesięcy. Też może to miało to poniekąd jakiś wpływ, ale też więcej czasu spędzałem w obronie, miałem też zmiennika, a w tej rundzie jednak drugiej, no cała gra tak jakby spadła trochę też na mnie. Większość tego czasu na boisku spędzam, więc no jest okej. No. Fajne, super miejsce, 9. No, jestem zadowolony z tej drugiej rundy. A powiedz, czy w sporcie zespołowym można czerpać pełną satysfakcję z indywidualnych osiągnięć wtedy, kiedy drużynie, w której występujesz, nie idzie? No bo przecież o dobro drużyny chodzi najbardziej. Jak to pogodzić? No raczej nie. No, z tyłu głowy jest fajne uczucie, jak się rzuci dużo bramek, dostaje się jakieś wyróżnienia albo coś, ale jednak no, wolałbym rzucić jedną bramkę w meczu decydującą na przykład no, o naszym zwycięstwie niż na przykład 10 i przegrać 10 bramkami w meczu. Czyli ambicje Roberta Kamyszka sięgają wyżej niż bronienia się przed spadkiem? Tak. No jak każdego zawodnika, no cały czas chce się rozwijać, iść do przodu. No to co było, już tego nie cofniemy, no teraz chciałbym się pokazać jak najlepszej strony i pomóc mojemu zespołowi w utrzymaniu w lidze. My przez te 26 kolejek, Iwona, oglądaliśmy różne historie, różne sytuacje. Pamiętamy serię przegranych w niektórych klubach, serie potem przełamywane. Widzieliśmy, jak zespoły reagowały po tym, jak zaczynają wygrywać. Od razu atmosfera się poprawiała, ta strona mentalna zespołów także. Patrzyliśmy też na Arkę przez cały ten czas i ja w pewnym momencie zacząłem na was patrzeć jak na ekipę, która po prostu przychodzi do pracy, robi swoje. Brakowało mi tej iskry właściwej sportowcom, no bo jednak w sporcie emocje są najważniejsze, a spośród emocje pozytywne liczą się najbardziej. Wy siłą rzeczy, przegrywając kolejne mecze, tych emocji ani sobie, ani kibicom nie dawaliście. Jak popatrzysz na swoją drużynę pod kątem mentalnym, to widzisz pewną zmianę w stosunku do tego, w jakich nastrojach zaczynaliście sezon? No, zaczynaliśmy w bojowych bardzo. Teraz po tych seriach tylu przegranych jesteśmy trochę w dołku. Trenerzy mówią nam, że no, musimy się budować każdym meczem, każdą akcją na meczu, ale to też tak nie jest, bo z tyłu głowy gdzieś jest, że cały czas przegrywamy te spotkania, nic nam nie idzie.
Jedyne co, jedynym pozytywem u nas jest, że naprawdę my jako chłopacy w szatni super się trzymamy ze sobą. Jest super atmosfera. No i to nas tak jakby trochę trzyma w tym wszystkim, że jeszcze walczymy. No mówię, no jest nowa karta, jest nowe rozdanie teraz. I wierzysz w to, że wam się do tej rywalizacji w grupie spadkowej uda rzeczywiście podejść z czystą kartą i zapomnieć o tym, co się dotychczas wydarzyło w rundzie zasadniczej? No, mam taką nadzieję, że oczyścimy wszyscy głowy z tych porażek i wejdziemy w tą rundę spadkową z mocnym przytupem. A jak będzie, no to jest sport. No, sport jest w sporcie, jest wszystko możliwe. No, zobaczymy. Sam jestem tego ciekaw i nie mogę się już doczekać tych spotkań. Ty debiutowałeś kilka lat temu w Superlidze w barwach Nielby Wągrowiec. To także nie była ekipa, która rozdawała karty w lidze, broniła się przed spadkiem. Tak się złożyło, że Warce drugi sezon także walka o utrzymanie. I chciałbym zapytać o to, czy to był rodzaj jakiejś wyrachowanej, przemyślanej decyzji, żeby błysnąć być może w Superlidze, tak, ale w słabszej drużynie, mieć tam 60 minut do wykorzystania, rzucać na bramkę bardzo często. Na początku kariery, zamiast szukać drogi szukania miejsca w jakiejś silniejszej drużynie, być zmiennikiem być może, czy miałeś w ogóle taką alternatywę, kiedy wchodziłeś do ligi? No, ja wybrałem zespół z Gdyni, ponieważ jeszcze będąc w pierwszej lidze, był jasny cel, musimy awansować do Superligi. Awansowaliśmy do Superligi, wiadomo, w moim wieku najważniejsze jest granie, spędzanie tych minut na boisku. Wiadomo, żaden trening nie odzwierciedla tego, co się na meczu dzieje. Więc no taki był cel. Awansowaliśmy do Superligi w zeszłym roku. Poniekąd pierwsza runda była w moim wykonaniu ok. Przytrafiła mi się kontuzja. Też tak ciężko mi się po tej kontuzji wracało. Mając też ostatni rok kontraktu w tym sezonie, no też z tyłu głowy było to, że trzeba się pokazać, że nie wiadomo co będzie. No a wiadomo, po kontuzji wraca się ciężko. Ale myślę, że Sprzedałeś się, mówiąc brzydko. Nie, no to już nie mniej oceniać, ale z biegiem czasu była to bardzo dobra decyzja, że przeprowadziłem się do zespołu z Gdyni. A czy będąc graczem Arki otrzymałeś propozycje z innych klubów w Polsce, czy być może za granicą? No są pewne rozmowy, no ale no, umowy dżentelmeńskie są takie, że się nie... Dopóki nic nie jest pewne na 100%, wolałbym o tym nie rozmawiać. Nie? Jasne. Czyli tak jak powiedziałam, tak, mówiąc trochę brzydko, udało ci Tobie się sprzedać jako zawodnikowi w zespole Arki. Powiedz. Dobrze. Drodzy Państwo, czas podsumować ostatnie wydarzenia w lidze. Na początek informujemy, że graczem poprzedniej 25. serii spotkań wybrano Kacpra Adamskiego z MMTS-u Kwidzyn. Zaliczył niezły mecz z Azotami, rozgrywający czerwono-czarnych, przyczynił się do pięknego sukcesu swojej ekipy. Popatrzmy na zestaw par 26. serii spotkań. Na papierze ciekawie zapowiadało się starcie medalistów z poprzedniego sezonu. Azoty podejmowały Orlen Wisłę. W Kaliszu spotkali się dobrzy znajomi z Energii MKS-u i MMTS-u Kwidzyn. Ważne mecze dla układu tabeli odbyły się także w Głogowie i w Mielcu, a zespół naszego gościa Arka kończył fazę zasadniczą wyjazdem do Opola. Przenosimy się zatem na Śląsk Opolski. Wracamy do wydarzeń związanych z meczem Gwardii z Arką Gdynia. Relacje z meczu Gwardii z Arką zaczynamy od przerwy. Zgodziłem się przedłużyć skrzydłek wykonania Gwardii Opola. Nie no, fajnie mi się obiega. No, taki Misiek jest bardzo, bardzo pożyteczną osobą, miłą, przytulną. Także cieszę się bardzo, że został z nami. To tyle, jeśli chodzi o miłe słowa. Nie jesteśmy zadowoleni, bo ta pierwsza połowa wygląda tragicznie, no i nie ma co się oszukiwać. Gwardia musiała wygrać, by bez względu na wynik meczu Azotów zająć czwarte miejsce. Tymczasem pierwsza połowa należała do Arki i Macieja Pięczewskiego, jedynego golkipera w 11-osobowym składzie Gdynian. Maciek w bramce zagrał naprawdę super zawody, naprawdę świetne zawody. Życzyłbym sobie tego, żeby bronił tak w każdym kolejnym meczu. Do przerwy Arka traciła do Gwardii tylko jedną bramkę. Co było dalej? W drugiej połowie, no nie wiem, fatum. Wychodzimy na drugą połowę i paraliż, no, odcina baterię. Nie mam pojęcia, nie ma żadnego wytłumaczenia na to. Powinniśmy harpać 60 minut, a nie tutaj zawodnikom z przeciwnej drużyny robić prezenty. Powiedzieliśmy sobie kilka ciężkich słów w szatni. W drugiej połowie wyszło to, co mieliśmy grać od początku meczu, a nie od drugiej połowy. Mecz trwa 60 minut, prawda? Więc musimy się na tym skoncentrować, nawet z takim przeciwnikiem jak Arka. Dzisiejszy mecz pokazał, jak my gramy. Potrafimy zagrać naprawdę kapitalne fragmenty.
po czym gramy jak juniorzy, można powiedzieć. I robimy naprawdę takie babole, że to w lidze juniorów nawet nie przystoi. Gwardia wygrała 30-19 i przypieczętowała czwarte miejsce. W ćwierćfinale zagra z Azotami i ma rewanż u siebie. Azot jest to dobry rywal, ale jest to rywal do przejścia. Arka wygrała jeden mecz w sezonie i zamknęła tabelę. W Gdyni wiedzą, co jest do zrobienia przed spotkaniami grupy spadkowej. Na pewno odbudować zespół. To będzie najtrudniejsze, bo chłopaki niektórzy mają naprawdę ciężkie kontuzje. Ja wierzę w to, że Arka się utrzyma. Gdzieś tam, że zaczniemy grać na miarę naszych możliwości i że będzie okej. Przed wyprawą do Opola doprawdy trudno było wróżyć sukces Arce. Czy to, Robert, był mecz rozegrany z poczucia obowiązku przede wszystkim? Nie można tak powiedzieć. No jedziemy, na każdy mecz w Superlidze jest ważny. No, ale jedziecie w 11, prawda, i macie za chwilę mecze, które będą bardzo ważne. Słaba nasza strona, że jest nas tak mało, ale no, tak jak mówiłem wcześniej, no, trenerzy wbijają nam do głowy, żeby się każdym meczem budować, każdą akcją, żeby te głowy oczyścić, tak jak już tam Rafał Rychlewski tutaj powiedział, żeby odbudować zespół nie tylko pod względem fizycznym, ale też głównie psychicznym, nasze głowy po prostu oczyścić i zacząć od nowa jakby. Ale zakładam, że też przed tym meczem w szatni być może pojawiło się hasło o tym, żeby panowie tylko bez kontuzji, bo ważne mecze dopiero przed nami, a jest nas 11 z jednym bramkarzem Maćkiem Pińczewskim. No wiadomo, no ale ja uważam, że jak ktoś kalkuluje, że coś się tutaj nie stanie albo coś, to można się naciąć i naprawdę może się coś stać poważnego, więc w każdym meczu trzeba grać na 100% swoich możliwości i zaangażowania oczywiście. A czy wy przygotowywaliście się dużo wcześniej do grupy spadkowej? Bo jest parę takich zespołów, które dużo, dużo wcześniej rozpoczęło pewien specjalny cykl treningów, który ma ich przygotować do tych ważnych. Nie było tak aż. Wiedzieliśmy, że będziemy grać w tej rundzie spadkowej, ale jeśli chodzi o treningi, nie było jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy tym, że gramy mecze co tydzień, że teraz jest przerwa i będziemy oczekiwać na tego 17 kwietnia, kiedy to wszystko ruszy od nowa, nie? Ale wydaje mi się, że tak jako zawodnicy, może nie tak trenerzy mogą się na mnie obrazić teraz, ale jako zawodnicy w ostatnich tygodniach na tych treningach tak możliwe, że było gdzieś z tyłu głowy, że trzeba troszeczkę odpuścić, żeby zregenerować siły i przystąpić do tych meczy w sprawności fizycznej takiej odpowiedniej, a nie podłamani. No ale wyszło inaczej, jest dużo kontuzji u nas i no, czekamy na tych kontuzjowanych zawodników, którzy muszą nam pomóc. No, 10 ciężko będzie nam. A patrząc ogólnie na cały sezon, co twoim zdaniem było największym problemem Arki? Czy w ogóle był jeden główny problem, czy być może było kilka pomniejszych, ale w sumie dających potężne problemy i potężne kłopoty? Wygraliście tylko jeden mecz, listopadowe spotkanie z Kaliszem. Potem była szansa na przedłużenie dobrej pasy. Trudno powiedzieć o pasie, bo graliście ze Stalą Mielec, która do Gigantów też nie należy, no ale przegraliście potem z ekipą Czeczeńców. Jakiś główny problem wybija się ponad pozostałe? Główny problem moim zdaniem to jest obrona u nas. Zmieniamy dużo, kombinujemy w tej obronie, kto ma gdzie stać. Jakieś tam trenerzy, Nilsson i Lisiewicz nam dają jakieś wskazówki, ale no nie wychodzi nam to. No, tak jak mówię, głównym powodem tych porażek jest obrona. Indywidualnie? Indywidualne umiejętności są słabe? Niskie? Możliwe, że też, ponieważ przegrywamy bardzo dużo pojedynków jeden na jeden, no a tutaj no nie ma reguły, no trzeba to obronić, ale jako zespół też w tej obronie nie funkcjonujemy. Są momenty, gdzie potrafimy bronić wszyscy razem, fajnie to wygląda z boku, jak ta obrona chodzi, ale większość meczów jest tak, że jak już dostajemy te 3-4 bramki jakieś z naszej winy, to głowy w dół, jest podłamanie całkowite i z tego już ciężko się podnieść. A wam się, Robert, dobrze gra w domu, bo macie przepiękny obiekt sportowy. Tylko pusty. No. Myślę, że to jest tragedia dla sportowca grać u siebie. Też wynikami nie przyciągamy kibiców. To też ale na początku przyznać. Nie było lepiej. No nie było, to prawda. Jeśli chodzi nie o frekwencję kibiców. Tak, no nie było lepiej, no jest super hala, też dużo chłopaków, co przyjeżdża do nas na mecze, mówi, że mamy super obiekt, super halę, no ciężko ją zapełnić. No ale wydaje mi się, że jakbyśmy grali lepiej, wygrywali te spotkania, to siłą rzeczy tych ludzi by przychodziło więcej. Ja szukając jakichś pozytywów przed twoją wizytą u nas i przed rozpoczęciem walki o utrzymanie ekipy Arki Gdynia, zauważyłem, że w tabeli, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych bramek,
To nie jest tak źle z waszym atakiem, bo wyprzedziliście cztery zespoły: Zagłębie, Pogoń, Kalisz i MMTS Kwidzyn. Jest zatem na czym budować, no ale w piłce ręcznej liczy się defensywa i tak też pomyślałem, że jeżeli defensywy nie poprawicie przed walką o utrzymanie, no to będzie trudno pozostać w tym towarzystwie. No dokładnie, no mecze wygrywa się obroną. Praktycznie przed każdym meczem trenerzy są spokojni o nasz atak. Zawsze rzucamy dużo tych bramek. Nasze mecze ogólnie wpadają w naszych meczach dużo bramek, ale niestety z dwóch stron, bo my tracimy dużo i my rzucamy dużo i zazwyczaj jest tak, że tracimy więcej. No głównie teraz z tego, co rozmawiałem z trenerem Nilssonem, to będziemy głównie pracować nad obroną, bo jednak no, to u nas jest słabe. No, trzeba to prosto powiedzieć, słaba jest obrona i słaby jest wynik. Dobrze, idziemy dalej, bo ważne mecze dla układu tabeli rozegrano także w innych miastach, w Głogowie i Mielcu. Chrobry podejmował Sandry Spa Pogoń Szczecin, a Stal zmierzyła się u siebie z Piotrkowianinem. Chrobry i Pogoń miały o co grać w ostatniej kolejce. My mieliśmy szansę, żeby mieć we własnych rękach przy prezentowaniu 7 miejsca. A Portowcy walczyli o 12 miejsce przed meczami grupy spadkowej. I choć spotkanie lepiej zaczęli Głogowianie, szybko pojawiły się problemy. Napotkaliśmy no, na dobrze dysponowaną Pogoń Szczecin, która grała bardzo ostro i w obronie i wykorzystała te swoje największe atuty, czyli Zarębę, Krupę i Bosego. Gospodarzy w grze utrzymywał Stanisław Makowiejew, który w pierwszej połowie rzucił 6 ze swoich 9 bramek. Naprawdę nam mieszał w tej obronie. Stwierdziliśmy, że podejdziemy pod niego, no i na szczęście to przyniosło skutek. Nie mielibyśmy tych problemów, gdybyśmy mogli tam wprowadzić szybkich zawodników jak Klinger czy Babicza. Nie mogliśmy, bo oni są kontuzjowani. Po 30 minutach Pogoń prowadziła 14-13. Drugą odsłonę zaczęła od 5 goli z rzędu i Chrobry nie zdołał się już podnieść. Zagraliśmy słabo i bardzo niefrasobliwie i to aż czasem raziło w oczy i myślę, że każdy jest zdenerwowany. Pogoń wygrała 28-25. Teraz mamy zapewnione 12 miejsce, jest to trochę lepsze rozstawienie. Także no cieszymy się, teraz powrót do Szczecina i koncentracja, trenujemy na, można powiedzieć, trzecim rundę. Potknięcie Chrobrego chciał wykorzystać Piotrkowianin, który przyjechał do Mielca. Zawsze lepiej o jedno miejsce być wyżej niż niżej, tak? Także tutaj nie ma dwóch zdań. Stal po zwycięstwie Pogoni w Głogowie już wiedziała, że zajmie 13 miejsce, ale zaczęła ambitnie. Początek meczu gdzieś dobry w naszym wykonaniu, w obronie przede wszystkim. Czeczeńcy po kwadransie prowadzili 7-3, ale sygnał do ataku wysłał swoim kolegom Marcin Schodowski. Dosyć niemrawo wyszliśmy w to spotkanie i po prostu no może też drużynie potrzebny był jakiś impuls. Akurat no dzisiaj powiedzmy, że to były moje interwencje. Impuls pomógł. Piotrkowianin w 10 minut odrobił straty z nawiązką. Do przerwy prowadził jednym trafieniem, a w drugiej połowie w 13 minut wypracował 5-bramkową przewagę. Po 8 goli w meczu zdobyli Marcin Szopa i Bartosz Nastaj. Stal się nie poddała. W 52 minucie miejscowi doprowadzili do remisu po 24. Ale ostatecznie drużyna Michała Przybylskiego przegrała 27-29. Popełniliśmy naprawdę kilka razy takie błędy, które nie powinny nam się przydarzać i nam się nie zdarzały pod wodzą naszego nowego trenera i na pewno nas to boli. Udało nam się dzięki dzisiejszemu zwycięstwu awansować o jedną pozycję wyżej i w play-offach trafimy na Orlen Wisła Płock. A Stali w grupie spadkowej pomoże już Hubert Kornecki, który w środę z boku oglądał poczynania nowych kolegów. Zawsze daję z siebie 100%, kiedy jestem na boisku i tym razem będzie to tak samo. Hubertowi życzymy przede wszystkim zdrowia. Siódme miejsce po rundzie zasadniczej zajmuje Piotrkowianin. Chrobry finiszuje jeszcze bel niżej. W ostatnich 5 meczach Głogowianie przegrali aż 4 razy. Piotrkowianin gra w 1/4 z Wisłą, Chrobry zmierzy się z Vive. Pytanie Iwona, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, na kogo się trafia z miejsc 7-8? Myślę, że nie. Myślę, że absolutnie nie. Oczywiście my możemy się odwoływać do przeszłości i możemy mówić, że Piotrkowianin to kiedyś pokonał Wisłę u siebie. Mecz różowej wstążki 8 marca. Tak, i pewnie sam Piotrkowianin też będzie do tego wracał. Natomiast no to już zaczyna się poważne granie, a Wisła dzisiaj jest w takim miejscu, że nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, że to Piotrkowianin przechodzi do następnej fazy. Robert Arka straciła do 8 miejsca, czyli do pozycji Chrobrego, aż 33 punkty. Pytanie do ciebie, czy grając z Chrobrym, z Piotrkowianinem,
miałeś wrażenie, że tak bardzo odstajecie od czołowej ósemki? Może aż tak bardzo nie, ponieważ mecze u siebie akurat z Piotrkowem i z Chrobrym były dość wyrównane, tak większość w sumie u siebie, tylko do jakiegoś czasu, do 40 minut, 45 minuty. Potem jednak te zespoły mają szerszą ławkę rezerwowych. No i oczywiście więcej doświadczenia od nas i odjeżdżały nam na kilka bramek. Może no punkty może tak dużo nie odzwierciedlają tego, ale no jednak są te zespoły od nas lepsze po prostu. Lepsze, bardziej doświadczone i tabela to pokazuje. No patrząc na wyniki, na to jak układał się wynik w wielu spotkaniach Arki, miałem wrażenie, że gdyby spotkania kończyły się po 45 minucie, to tych punktów byłoby więcej, no ale w końcówce to zazwyczaj rywale przechylali szale na swoją korzyść. Patrząc, Iwona, na górną część tabeli, mam wrażenie, 2-3 ekipy aspirujące do miana największej sensacji, niespodzianki być może tej fazy rozgrywek, czy może nawet całego sezonu. Górnik, Gwardia, Piotrkowianin. Kto z twoim zdaniem osiągnął najbardziej niespodziewany wynik? Chyba, że kogoś spoza tej listy wskażesz. Myślę, że jednak mimo wszystko Piotrkowianin. Gwardia pokazała już w zeszłym sezonie, że potrafi grać bardzo fajnie w piłkę ręczną. Rafał Kuptel, Michał Skórski, ten duet wykonuje swoją pracę w Gwardii bardzo dobrze. Ma bardzo młody zespół z doświadczonym bramkarzem i może Przemkiem Zadurą. I jest to... i Jankowskim, i jest to wszystko jakoś tak fajnie poukładane i trzymają się tego kierunku i w tym sezonie też to pokazali. Mam wrażenie, że w końcówce troszeczkę spadli z tonu. Być może za dużo było tego kombinowania, bo ja miałam takie wrażenie, że pokazuje nam się jeden młody zawodnik, na przykład Skarbórski, potem znika oczywiście kontuzja, potem jest na środku rozegrania Maciek Zarzycki, gra bardzo fajne mecze i znika. I teraz jest Jędrzej Zieniewicz. Zobaczymy, jak długo będzie ten zawodnik występował. Jest naprawdę bardzo dużo utalentowanej młodzieży, jeśli chodzi o Gwardię. Natomiast kto mnie zaskoczył, to tak, zdecydowanie Piotrkowianin. Uważam, że tych zespołów, które mogły się znaleźć w ósemce, a wcale nie musiały, było bardzo dużo i to mogło być równie dobrze Zagłębie, mogło być Wybrzeże, a jednak mimo wszystko to Piotrkowianin swoją grą zasłużył na tą ósemkę. Przyjmuję twoją opinię bez większej dyskusji. Przenosimy się, drodzy państwo, do Puław. W hali przy Alei Partyzantów spotkali się brązowy i srebrny medalista z poprzedniego sezonu. Azoty podejmowały Orlen Wisłę. Super lidze, jest dużo świetnych bramkarzy. Taką tezę postawił po meczu Azotów Puławy z Orlenem Wisłą Płock Paweł Podsiadło. Rozgrywający gospodarzy wie, co mówi. Tak w tym spotkaniu grał Adam Morawski. Coś niebywałego, co wyprawia w tej drugiej części roku. Na pewno w tej sytuacji Rogórskiego nie jest do śmiechu. Myślę, że trzeba powiedzieć, że go nienawidzę. Dlaczego? Łukasz? A, poszedł. Nie, zdarza się. Bo nie mogę mu nigdy bramki rzucić, kurwa, na meczu. Zdarza się. Adam utrzymuje niesamowitą formę. Dzisiaj nas skasował, można tak powiedzieć, bo tylu setek, co nie trafiliśmy w drugiej połowie, zresztą w pierwszej też było sporo tych sytuacji. Ponownie zgadzamy się z Pawłem. To interwencje z pierwszej połowy Adama Borbeja. Teraz Rogulski kolejny raz. Fenomenalnie Adam Borbej. Borbej teraz z kolejną świetną interwencją. Takie popisy to jednak nie tylko domena bramkarzy z Płocka. Kolejny raz właśnie koszowy pokazuje to, że jest bardzo dobrym bramkarzem. Coś pięknego teraz, Walenty Koszowy, podwójna, świetna interwencja. Spokojny widzę, Walentyn Koszowy. O wynik tego meczu także? No ja zawsze spokojny, może w środku trochę nie tak, a... Tyle. Tyle od Walentyna Koszowego. Na Facebooku N-Sport Plus kibice na gracza meczu wybrali Adama Morawskiego. Na pewno nasza obrona przez cały sezon jest naszym atutem, a atak no, nam nie wychodzi w ostatnich meczach i musimy cały czas to poprawiać. Obrona Wisły pozwoliła rywalom rzucić 21 bramek. Atak nawciarzy pokusił się o 24 trafienia. 7 z nich było autorstwa Renato Sulicza. W drugiej części to już jego czwarta próba i czwarta bramka też dobrze znajduje się tutaj na szóstym metrze. Najskuteczniejszy wśród gospodarzy był Marko Panicz. Bośniak zdobył 5 bramek.
Azoty przegrały, ale pokazały się z dobrej strony. W sobotę obie drużyny zagrają w Płocku w półfinale Pucharu Polski. Jedni i drudzy mają chrapkę na finał. Płocczanie zagrają bez Mateusza Góralskiego. Skrzydłowy Wisły wpadł na bandę reklamową i rozciął dłoń. Łukasz Rogulski wyznał naszemu reporterowi, że w sensie boiskowym, jak się domyślam, nie przepada za Adamem Morawskim. Jakie ty masz, Robert, wspomnienia z rywalizacji z tym bramkarzem? Napsuł trochę krwi, czy zupełnie nic? Oj tak, tak. Naprawdę ciężko jest rzucić Adamowi z 9, z 6 metra. No, z każdej miejsca na boisku jest naprawdę w tym sezonie, co wyprawia w bramce, to jest coś niesamowitego. Rewanż w Silkeborgiem w Lidze Mistrzów to no, praktycznie sam wywalczył awans w Wiśle, no niesamowicie broni w tym sezonie. Tak, i wtedy naprzeciwko niego stanęli przecież mistrzowie świata, którzy chwilę wcześniej triumfowali we własnych halach w czempionacie. Obejrzeliśmy Iwona, mam wrażenie, całkiem ciekawy mecz, natomiast miałem wrażenie, że to jednak widać, że w tym momencie sezonu te drużyny grały w ostatnim czasie co 3 dni i takiej boiskowej świeżości w tym meczu nie było, chociaż spotkanie było oczywiście zacięte i były dobre momenty. Tak, patrząc na wynik, to jak się ten mecz toczył, to rzeczywiście można się było emocjonować, natomiast ze sportowego punktu widzenia mi się ten mecz nie do końca podobał. W głównej roli bramkarze obydwu zespołów, sporo było takich rwanych akcji, nie było jakiegoś fantastycznego tempa i tyle. Tak jak powiedziałeś, być może obydwa zespoły lekko zmęczone. Średnio mi się to spotkanie podobało. Błysnął także Renato Sulić obok Adama Morawskiego. 7-7 bodaj miał obrotowy wicemistrzów Polski. No szkoda, że kilka dni wcześniej w Segedynie tak nie błyszczał. 12 bramek w meczu Azotów z Wisłą zdobyli skrzydłowi i chcielibyśmy poświęcić także chwilę grze skrzydłowych, bo momentami grali pięknie. Tak, bo przede wszystkim dwie takie cudowne, miodzio akcje, jeśli chodzi o skrzydłowych obydwu zespołów. W zeszłym tygodniu analizowaliśmy przewagę Azotów i tam trochę rugaliśmy Nicole Prce. Tutaj rozpoczynamy od przewagi Azotów, czyli ponownie wyprowadzony obrotowy i zabiegnięcie środkowego na drugi obrót. I wszystko miał reżyserować Prce. Grał bardzo zespołowo w tym spotkaniu. Obsłużył fenomenalnie Adama Skrabanie. I przepięknie wykończył tą akcję skrzydłowy Azotów. Państwo mogą zobaczyć, wyskoczył na wysokość 83 cm. Po drugiej stronie również przewaga nafciarzy i równie efektownie zakończona wrzutką duetu Daszek-Krajewski na 9 metrów. Bardzo precyzyjnie obsłużył swojego kolegę Michał Daszek, a Przemek Krajewski wyskoczył do tej piłki na wysokość 110 cm, czyli możemy powiedzieć, że rywalizację ze Skrabanią delikatnie wygrał. I kończymy przepięknym podaniem, bardzo precyzyjnym, na długość 30 metrów. Borbej obsłużył Mateusza Góralskiego. Prędkość piłki to 62 km na godzinę, ale chwalimy, bo tuż po interwencji, jaką wykonał Węgier, momentalnie zebrał się i gdzieś w okolicach linii końcowej bardzo precyzyjnym podaniem zaliczył asystę do Góralskiego. Azoty zakończyły fazę zasadniczą, 4 punkty za Gwardią Opole. Zastanawiam się, na ile możliwa jest metamorfoza Puław w fazie finałowej, no bo już w ćwierćfinale Azoty ponownie zagrają z Gwardią Opole. Jak ty patrzysz na tę rywalizację, Robert? No, jest to chyba najciekawsza para w rundzie finałowej. Azoty w dwóch meczach w fazie zasadniczej wyraźnie, chyba w pierwszym meczu 12 bramkami, a w drugim 4. No, myślę, że jednak Azoty wyjdą z tej rywalizacji zwycięstwo, ale doświadczenie, na pewno większe doświadczenie jest w Puławach, ale Gwardia nie jest na straconej pozycji. Myślę, że będzie to na pewno najciekawsza para. Tak, ja też myślę, że to będzie bardzo ciekawa rywalizacja, natomiast jeśli chodzi o Azoty, to dla mnie jest to jeden wielki znak zapytania. Albo się przekonamy za chwilę, że ci doświadczeni zawodnicy są naprawdę profesjonalni i kiedy przychodzi ten najważniejszy czas w sezonie, to oni stają na wysokości zadania, albo nie. A gdybyś miała dzisiaj obstawić, to czego się bardziej spodziewasz? To no, jednak myślę, że zwycięży ten profesjonalizm i Marko Panicz i spółka. Bo w pucharze EHF też pokazali, że stać ich na więcej po prostu.
Tak, natomiast no, naprawdę żądamy albo wymagamy od Azotów Puławy trochę więcej niż to, co oni zaprezentowali w tym sezonie. No dobrze, zatem z taką wróżbą, drodzy Państwo, pozostajemy na najbliższe mecze. Pora odwiedzić kolejne hale. Za moment będziemy w Gdańsku, w Lubinie i w Kaliszu. Wybrzeże grało z Vive, Zagłębie zmierzyło się z Górnikiem, a ekipa Energii MKS-u zmierzyła się z MMTS-em Kwidzyn. Do Gdańska na ostatni mecz w sezonie zasadniczym Vive przyjechało z 8 zawodnikami z pola. Karolek i Blasjan dostali wolny, że od 27 stycznia non-stop gramy po 2 mecze w tygodniu i nie mieli żadnego wolnego dnia. Nieważne, czy przyjeżdżają w 7, 8, 5 czy 15, no to jakość zawodników jest no, niesamowita. I było ją widać zwłaszcza w pierwszej połowie. Nie zmieniły tego nawet niezła skuteczność Adriana Kondratiuka oraz wpuszczanie 7 zawodnika do ataku przez Tomasa Orneborga. Kielczanie konsekwentnie realizowali swój plan. Plan był prosty, zagrać mocno w obronie i dużo kontrataków. To właśnie skrzydłowy Vive kończył je najczęściej. W sumie zdobył 9 bramek, a Kielczanie już po pierwszej połowie byli spokojni o wynik. Dajcie, żeby chłopak trochę odchodził, a wy od razu, jeśli sami jedyne, nie będziemy grać do końca. Ja wiem, że on, ale nie mam tego wstydu. Po przerwie Moryto i spółka powiększyli przewagę nawet już do 14 bramek. Gdańszczanie zaprzepaścili mnóstwo dogodnych sytuacji. I do tego mamy do siebie pretensje mega, bo tam w tej bramce stał w drugiej połowie ten młody chłopak, nie pamiętam jak się nazywa, bardzo przepraszam cię, ale nie pamiętam jak się nazywasz. Ale bardzo fajnie się pokazał. Miłosz Wałach, bo to o nim mowa, zatrzymał 10 rzutów gospodarzy. Druga połowa, jeżeli się patrzy na bramki, to można powiedzieć, że było na remisie, ale to już było praktycznie po meczu, bo w pierwszej połowie daliśmy troszkę ciała. Drugą połowę owszem, Wybrzeże przegrało tylko 16-18, ale cały mecz 29-42. Dopóki mamy 6 zawodników z boiska i jednego bramkarza, zawsze będziemy walczyć o zwycięstwo. W Lubinie doszło do górniczych derbów, a jak derby to... Spodziewaliśmy się ciężkiego boju, bo jak wszyscy wiedzą, w Lubinie zawsze ciężko nam się gra. Tym razem było zupełnie inaczej. Obie drużyny były pewne swoich miejsc po sezonie zasadniczym i w efekcie derby mieliśmy tylko z nazwy. Wynik do przerwy 14-6 dla Zabrzan oddaje wszystko, co działo się na parkiecie. Było widać, że taka jest nonszalancja po stronie moich zawodników. Widać, że ten mecz tak naprawdę już o pietruszkę. Miało być zupełnie inaczej, no ale nasza skuteczność dzisiaj gra w obronie no, nie była zachwycająca, a przede wszystkim atak był no, tragiczny. Dobrześmy eliminowali rozgrywających naszego rywala, no, to jest wynik, ale nie czekałem, że to będzie aż tak łatwo. To musimy powiedzieć, że nie czekałem. W drugiej połowie zagrał i pokazał się z dobrej strony były skrzydłowy Miedziowych Jan Czuwara. Miło wspominam tutaj te spędzone 3,5 roku, ale też miło wracam i fajnie się zobaczyć z byłymi kolegami. Lubinianie tylko Patrykowi Małeckiemu zawdzięczają, że nie przegrali wyżej niż 16-28. Wszystko co najciekawsze w Kaliszu w starciu Energii MKS-u z MMTS-em Kwidzyn wydarzyło się w końcówce. O dodatkowe emocje w postaci konkursu rzutów karnych zadbał Kacper Adamski. W szczęście może się zdarzyć w piłce nożnej, kiedy jedna bramka decyduje, kiedy tu pada 23, a jest wiele akcji. To raczej w szczęściu trudno powiedzieć, to zwłaszcza, że ostatnia akcja była zaplanowana po czasie. Nie? Początek nie zwiastował jednak rzutów karnych. Kaliszanie zarówno po pierwszym kwadransie, jak i po drugim prowadzili 4 bramkami. Na początku drugiej połowy nie dość, że gospodarze przez 8 minut nie zdobyli ani jednej bramki, to wypadł im Marek Szpera. Padłem komuś na nogę po wyskoku przy rzucie i noga się trochę podkręciła, ale myślę, że tragedii nie będzie. Gorzej zaczynało być jednak z grą gospodarzy. Kwidzyn gonił Kalisz przez całą drugą połowę i dogonił w ostatnich sekundach. Mieliśmy bardzo wiele piłek wcześniej już, żeby dogonić, a pracowaliśmy do ostatnich minut. Przez pierwsze 3 serie rzutów karnych ręka nie zadrżała nikomu. Za to w kolejnych 2 bramkarze Kaliszan nie dali się pokonać i to gospodarze triumfowali. Miejmy nadzieję, że to dobry prognostyk przed play-outami i wystarczy tylko się cieszyć. Na pewno były błędy, na pewno będziemy je analizować, żeby je poprawić i nie popełniać ich w play-outach. Tego życzymy wszystkim 6 drużynom.
Energa Wybrzeże Gdańsk, Zagłębie Lubin, Energa MKS Kalisz to najsilniejsze ekipy z grupy spadkowej. Myślisz, Iwona, że któraś z tych drużyn wygra tę część rywalizacji? Grupę spadkową? Stawiałabym na Dla Zagłębie. Mnie faworytem Kalisz. Dla ciebie Kalisz. Muszę przyznać, że po ostatnim wywiadzie Maćka Pilitowskiego w meczu z Piotrkowianinem też jestem ciekawa, bo rzeczywiście Kalisz wygląda na że te nogi są bardzo ciężkie i że tam jest ogromna praca wykonywana przed tymi najważniejszymi meczami. I tak jak powiedział Maciek Pilitowski, wszystko bierze na siebie trener. Jeśli nie wypali, to będzie jego wina. Jeśli wypali, oni mają być spokojni, bo ma wypalić. Więc czekam, czy wypali, a stawiam na Zagłębie. Połowa kwietnia, zatem tym bardziej zapowiada się nam bardzo interesująco. Drodzy Państwo, Górnik pokonał w ostatniej serii Zagłębie, natomiast kilka dni wcześniej na 7 wspaniałych pytań odpowiedział bramkarz Zabrzan Mateusz Kornecki. Siedem wspaniałych pytań, Mateusz Kornecki, Górnik Zabrze. Zaczynamy. Mateusz, pierwsze pytanie. Kim są Luje i dlaczego to zdjęcie jest ich symbolem? To jest taka legendarna grupa. Tutaj nawet widzę, że są chłopaki z tamtego sezonu, czyli Maciek Tokaj, Przemek Witkowski, Tymek Piątek, nawet sprzed dwóch sezonów. To jest taka grupa młodszych zawodników, której ja jestem założycielem i to jest chyba nawet komiks mojego autorstwa i lubię takie coś robić, więc urodził się taki pomysł. Skoro jesteśmy przy zdjęciach, skąd się wzięła ta przeróbka? Nie wiem, kogo to jest przeróbka, ale to na pewno nie jest moja, ja bym zrobił to lepiej. Ale tu chodzi o to, że rok temu byłem zawieszony przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce w prawach zawodnika w reprezentacji Polski. I stąd urodził się taki pomysł, żeby właśnie, że ja niby odpokutuję to w więzieniu. Pytanie trzecie. Ile razy drużyna młodych w piłkę nożną wygrała ze starymi podczas treningów Górnika Zabrze w tym sezonie? Jako kapitan tej drużyny, jaką taktykę obierzesz na ostatnie miesiące pobytu w Zabrzu? No to zależy, jaki będzie mieć skład personalny. Niestety kilku zawodników wypadło nam z gry. No ale czy dużo razy wygraliśmy? 2-3 razy w miesiącu uda się wygrać i myślę, że to jest taki maks w naszym wykonaniu. A jak często gracie? O, prawie codziennie. Okej. Pytanie numer 4. Podobno dużo inwestujesz w sprzęt do ping-ponga. Dlaczego? Dlaczego? Lubię grać ping-ponga. W sumie od roku gramy w ping-ponga. Sekret polega na tym, że choćby nie wiem co, nie wolno ci spuszczać piłeczki z oczu. No i tak się wciągnęliśmy w to, że lubię sobie kupić taki sprzęt, aczkolwiek jeszcze lepszy sprzęt dostałem od mojej dziewczyny, którą teraz pozdrawiam, Kamilę, bo kupiła mi super rakietkę i dzięki temu zacząłem wygrywać mecze. Jaka jest geneza ksywki M4TO? M4TO to jest ksywka, to jest mój nick z Counter-Strike'a. To jest po prostu Mateo, tak? M4TE0, czyli Mateo. Podobno w wieku 5 lat chciałeś prowadzić auto rodziców. Jak to się skończyło? Pamiętam to dobrze, bo wjechałem wtedy, mieliśmy Forda Focusa. I wjechaliśmy ja wjechałem w słupek, tak, wsiadłem, niestety przycisnąłem gaz, niestety nie wiedziałem, gdzie się hamulec znajduje i wylądowałem na słupku. Jak się tańczy jazz w Zabrzu? Jazz w Zabrzu? Jazz w Zabrzu. A od kogo pytanie? A nie mam takiej informacji. A czy pamiętam z jednej domówki jazz? Dokładnie. To było na domówce? Tak, domówka w Zabrzu. No to się kręci na podłodze, z tego co pamiętam. Możesz zaprezentować? Przepraszam za zamieszanie. Zawsze tańczę tu ostatni taniec. W tym roku ktoś mi zabronił. Więc zatańczę po swojemu. No to było coś takiego. To było 7 wspaniałych pytań z Mateuszem Korneckim. Wielkie dzięki. Dziękuję.
Mateusz Kornecki, bramkarz NMC Górnika Zabrze. Drodzy Państwo, PGNiG Superliga przechodzi na tryb grania w finałach, w rundzie finałowej i w grupie spadkowej. Walka o utrzymanie zapowiada się bardzo ciekawie. Nie ma co ukrywać, to także zasługa regulaminu rozgrywek. O regulamin zapytaliśmy naszych ligowców, zapytaliśmy także o opinię na temat słynnego już zerowania punktów. No na pewno jest to coś kontrowersyjnego, także jedni uważają, że to dobrze, jedni, że nie wiadomo, jak drużyna jest rozstawiona na którym miejscu, to może z innej perspektywy na to spojrzeć. No nie chcę oceniać, są ludzie, którzy nad tym myślą, także zaufajmy im. Według mnie ten system jest w ogóle niesprawiedliwy, bo zespoły, które są na 8-9 miejscu, mają 4-5 razy tyle punktów co my i wystarczy jedna, dwie kontuzje i mogą mieć problem. Z drugiej strony na pewno jest to dużo bardziej atrakcyjne, bo wszystkie mecze będą o coś i to o duże coś, więc dla kibiców na pewno system dużo bardziej atrakcyjny, dla nas może trochę niesprawiedliwy, ale z drugiej strony no zobaczymy, przynajmniej mecze będą na pewno ciekawsze. Dla nas przynajmniej jest to jakby dobre, bo zerują się punkty, ale myślę, że takie zespoły jak Gdańsk czy Lublin, które gdzieś tam miały większą aspirację i potrafiły wygrywać z tymi lepszymi zespołami, może dla nich być trochę problem. Przez cały sezon pracowaliśmy na to, żeby być w ósemce, nie udało nam się, ale jesteśmy bardzo wysoko i tak naprawdę moglibyśmy skończyć ligę na 10 miejscu, to teraz tak naprawdę, czy tam 9, tak naprawdę teraz nie wiem, jak to będzie, bo 2-3 kontuzje oczywiście odpukać i może być różnie. Na pewno dobre dla tych zespołów, które no tak jak Gdynia na przykład, no nie zebrała zbyt dużo punktów i gdyby nie było tych zasad, nie wiem, czy by dograła ligę, bo to jednak gdzieś tam w zawodnikach te nadzieje gdzieś tam odchodzą i w pewnym momencie z tych drużyn odchodzą zawodnicy i generalnie nie dogrywają do końca ligi, albo dogrywają 8-9 ludźmi. Natomiast zasady, jakie są teraz, powodują, że ta Gdynia będzie zaczynała od zera, będzie walczyła w każdym meczu i będzie ciekawiej. Dla nas fajnie, bo wiadomo, jak to wyglądało, ale myślę, że na pewno jest to motywacyjne dla zespołów, które mają walczyć jeszcze i będzie to ciekawe, na pewno widowisko. Ja wiem, że niektóre zespoły podchodziły już w połowie sezonu zasadniczego. Oni już się przygotowali do okresu spadkowego, także nie za bardzo się przygotowali do gry w lidze zasadniczej. Tylko myśleli już o sytuacjach spadkowych, także to mi się wydaje, że tak nie powinno być. Każdy przed sezonem wiedział, że taki jest system gier. Nikt nie kalkulował. My będziemy grać potem o każde zwycięstwo, tak jak każda drużyna. Wiadomo, że wszystko może się potem zdarzyć. Jest dużo meczy, co 3 dni gramy praktycznie mecz, także podejrzewam, że ilość ludzi w drużynie zaważy na zostaniu w lidze, tak? Z presją myślę, że nie będziemy mieć problemu. Najważniejsze będzie przygotowanie takie, nad którym pracujemy teraz ostatnie tygodnie i na pewno szeroki skład, ponieważ jak mamy ten szerszy skład, nie daj Boże, wypadnie jeden, dwóch zawodników, to mamy kim zastąpić, bo gramy, mówię, środa, sobota cały czas, a te drużyny, które mają mniej tych zawodników i ktoś wypadnie, no nie mają szans rotowania tym składem. Ja bym nie powiedział, że na nas jest taka duża presja, ponieważ jakby nie patrzeć, jesteśmy ostatnim zespołem w lidze. Gdzieś tam każdy może będzie nas nawet lekko lekceważył i to może być dla nas przewaga, tak? Nawet po presji. Ja nie odczuwam tego jako presję. Presję to mają ludzie, którzy mają naprawdę problemy gdzieś życiowe. My gramy w piłkę ręczną, my robimy to, co kochamy i po prostu trzeba się starać i robić wszystko, co w naszej mocy, żeby wygrywać mecz. Na pewno presja będzie ogromna, utrzymanie się w Superlidze i trzeba będzie sobie z nią poradzić. Zobaczymy, ten, kto sobie najlepiej z tym poradzi, ten utrzyma się pewnie i myślę, że dla nas miejsce tam 14, znaczy się 12 czy 11, my gramy o 9 miejsce i to jest dla nas priorytetem. Czy presja, no? Sami sobie stworzyliśmy tą presję i sami musimy sobie z nią radzić. Do ostatniego meczu nie jest pewne. Trzeba, każda drużyna na pewno będzie walczyć i na pewno będzie fajne widowisko. Domyślamy się, Robert, że Arcegdynia, czyli ekipie, która po rundzie zasadniczej zajmuje ostatnie miejsce w lidze, zerowanie punktów się podoba, chyba nie może być inaczej. No oczywiście, no my już byśmy dawno spadli z tej ligi, gdyby nie ten system, no ale to nie nam oceniać zawodnikom. Taki jest regulamin,
tak to wszystko się odbywa. No, dla całej otoczki ligi, dla kibiców, dla telewizji to jest, jest to fajne, bo ponieważ Spadkowicza byśmy znali już powiedzmy w styczniu, mistrza Polski też byśmy znali w styczniu, gdyby to wszystko się teraz skończyło po rundzie zasadniczej. Więc co, no, trzeba walczyć. No. My będziemy walczyć o utrzymanie. Może tak tutaj Adam Lisiewicz powiedział, nie ciąży na nas jakaś tam duża presja. No, zależy jak to widzi. No. Nie dość, że tylko 3 punkty w rundzie zasadniczej, to jeszcze na ostatnie mecze jeździcie w 11 ludzi z jednym bramkarzem, więc to już... I jeszcze jako jeden z niewielu zespołów nie przygotowujecie się specjalnie do tej fazy spadkowej. No właśnie, no... No zobaczymy, no ja jestem nastawiony bojowo, tak jak reszta chłopaków. Teraz wszystko zaczyna się od zera. Mamy tyle samo punktów co Zagłębie, co Kalisz, co Wybrzeże. I w każdym meczu będziemy walczyć na 100% i miejmy nadzieję, że się utrzymamy. Oczywiście ja rozumiem z jednej strony Iwona, że kluby, które były blisko w walce o ósemkę, liczyły się w walce o czołową ósemkę w lidze. O, im się może taki regulamin nie podobać, ale z punktu widzenia dziennikarza, komentatora, też kibica, przede wszystkim wydaje mi się, że on zapewnia emocje. Liga byłaby zabetonowana, gdyby nie to. W zasadzie tak jak Robert powiedział, już pewnie zimą znalibyśmy i mistrza, i ekipy, które spadają. Jak przypomniał Wojciech Osiński z Przeglądu Sportowego, w 13 bodaj kolejce doszło do ostatniej zmiany między jedną a drugą częścią tabeli, kiedy Wybrzeże wypadło z ósemki, a wszedł do niej Piotr Kowianin. Od tamtej pory bez zmian. Ja wam powiem tak. Przed sezonem, kiedy poznaliśmy ten nowe zasady grania w tym sezonie, to uznałam, że ten pomysł z zerowaniem punktów jest bardzo kontrowersyjny. Natomiast dzisiaj, po tych kilku miesiącach, patrząc na to, jak się kształtowała ta liga, jak zespoły grały ze sobą, jaka była walka zacięta o tą ósemkę, nie dlatego, że siedzę tutaj w tym miejscu z napisem telewizja. Po prostu uważam, że to jest całkiem fajny pomysł. Z punktu widzenia sportowca i klubu oczywiście będzie to bardzo nie fair. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że dzisiaj sport to przede wszystkim media, również media społecznościowe. To sposób budowania transmisji sportowych. I powiem wam więcej. Mam wrażenie, że kibice będą bardziej, z większą ciekawością i bardziej zaciekle obserwować właśnie tą grupę spadkową, aniżeli rundę finałową, gdzie my tak naprawdę wiemy, że będzie się o złoto biła Wisła z Vive. Duże szanse. Faworyt jest jeden i jest to Vive. I tak naprawdę scenariusz się powtórzy sprzed kolejnych lat. Jeśli zaskoczy Zabrze albo Azoty, to okej, będzie fajna niespodzianka. Natomiast mnie osobiście dużo bardziej ciekawi teraz ta grupa spadkowa. To będzie bardzo fajne granie. Nie wiem, Robert, czy ty masz pojęcie, na co stać twój zespół. Mnie naprawdę bardzo trudno wróżyć. Popatrzyłem, jak układa się rywalizacja z ekipami, z którymi za chwilę się zmierzycie. No i patrząc na liczbę bramek, bilans bramek w tych wszystkich meczach, to najkorzystniej, poza Kaliszem, zdarzyła się oczywiście wygrana, najkorzystniej wypadaliście w spotkaniach z Pogonią. Czy to będzie główny rywal w walce o utrzymanie w lidze? Wydaje mi się, że tak, że Pogoń i Stal Mielec to są te dwa zespoły, które są w naszym zasięgu tak najbliżej, bo no, z Kaliszem, z Wybrzeżem i z Zagłębie Lubin oczywiście też mamy szansę, ale no, trzeba się też, wydaje mi się, bardziej nastawić właśnie na te dwa zespoły, na Szczecin, na Mielec, z którymi mamy bardzo duże szanse na zwycięstwo. A jakie są szanse na to, że do zespołu dołączą kontuzjowani zawodnicy? No, z tego co wiem, Mateusz Rutkowski powinien zdążyć, ale to też nie do końca. Wraca do nas Borys Brukwicki, który był na wypożyczeniu w Sokole Kościerzyna. Na pewno wspomoże nas na rozegraniach. Cały czas, z tego co wiem, szukamy bramkarza, ponieważ Maciej Pięczewski jest sam na pozycji, no i wiadomo, no ciężko mu jest, w samym treningu jest ciężko coś, w ogóle zbudować trening. Dokładnie, coś zbudować, zagrać na dwie bramki. No i też możemy go wykończyć, że tak powiem. No, też musimy go trochę oszczędzać teraz, no, ale mam nadzieję, że wrócą. Krystian Wołowiec też był ostatnio kontuzjowany, ale to jest taki mikrouraz i no, będziemy zwarci i gotowi, no, na walkę.
Wiesz co, opowiadasz to ze szczerym uśmiechem, ale naprawdę trudno być optymistą, bo nawet historia z bramkarzem, jeden na treningach, no to jest oczywiście, tak, to jest dramat, prawda? Jakąkolwiek... Nie wygląda to optymistycznie. Iwona, to byłaby niesamowita historia. Ekipa, która przez cały sezon gromadzi raptem 3 punkty na koncie, po dwutygodniowej przerwie wchodzi do rywalizacji w grupie spadkowej i się utrzymuje. To możliwe czy nie? W sporcie wszystko jest możliwe. Ten scenariusz też jest absolutnie możliwy. Ja się trochę zgodzę z Adamem Lisiewiczem. Arka jest no, tym głównym pretendentem do spadku. Ja na niej absolutnie nie ciąży żadna presja. I nam ta grupa spadkowa pokaże, który zespół rzeczywiście sobie z tą presją lepiej poradzi, bo to jest nieodłączny element sportu. Natomiast są kluby, od których oczekiwaliśmy, że znajdą się w ósemce, które są bardzo poważnie budowane i ta presja gładkiego utrzymania jest ogromna. I więc no, ja tak jak powiedziałam, ja z ogromną niecierpliwością czekam na to, co się będzie działo w tej grupie spadkowej. Już niebawem będziemy mieli okazję przekonać się, jak to będzie wyglądało oczywiście na naszych antenach. Tymczasem podsumowujemy kolejkę numer 26. Na początek wyniki tej serii spotkań. Mecz brązowego ze srebrnym medalistą poprzedniego sezonu dostarczył emocji w Puławach. Wygrała Wisła. Interesujące było w Mielcu i w Kaliszu. W Głogowie mecz Chrobrego z Pogonią zakończył się szokującym wręcz wynikiem. Arka z Robertem Kamyszkiem w składzie uległa w ostatniej serii Gwardii Opole. A w tabeli bez większych zmian. 3 pierwsze miejsca należą do Vive, Wisły i Górnika Zabrze. Gwardia finiszuje przed Azotami. Rzutem na taśmę 7 miejsce wywalczył Piotr Kowianin, który wykorzystał potknięcie Chrobrego. Najlepszą z najsłabszych drużyn PGNiG Superligi okazało się Wybrzeże, finiszujące przed Zagłębiem, Kaliszem, Pogonią i Stalą Mielec. A tabelę zamknęła ekipa Arki Gdynia. Zapraszamy do wyboru gracza 26 serii. Razem z przeglądem sportowym i sportowymi faktami nominujemy Bartosza Nastaja, Renato Sulicia i Mateusza Zembrzyckiego. Głosować można na profilu facebookowym PGNiG Superligi. Popatrzmy na drabinkę finałów. Anno Domini 2019 w walce o półfinał. Chrobry spotka się z Vive, Azoty z Gwardią. W drugiej części drabinki Piotr Kowianin podejmie w pierwszym meczu Wisłę, a MMTS zagra u siebie z Górnikiem. Jesteśmy pewni, że emocji nie zabraknie i że będzie co oglądać. Prezentujemy także zestawienie drużyn w grupie spadkowej. Przypominamy, wszystkie ekipy zaczynają rywalizację z zerem po stronie liczby punktów. Od 16 kwietnia będzie o co grać w tym towarzystwie. PGNiG Superliga wznowi rozgrywki w połowie miesiąca. Polecamy tymczasem Państwa uwadze wydarzenia w Lidze Mistrzyń. W niedzielę FTC zagra z Rostowem, 6 dni później MES z CSM-em Bukareszt. To ćwierćfinały, ostatni etap przed turniejem finałowym Ligi Mistrzyń Piłkarek Ręcznych. Zdajemy raport z rywalizacji naszych ekspertów, rubryka Spławik czy Mucha. Wojciech Zydroń i Marek Świtała typują wyniki transmitowanych meczów. W tym tygodniu panowie ocenili siły Azotów i Wisły. Rozmiary zwycięstwa gości przewidział były gracz Azotów, Wojciech Zydroń. On w fazie zasadniczej typował nieco lepiej niż legendarny skrzydłowy Chrobrego. 43-37 na korzyść Wojciecha Zydronia. Czas na ligowe postscriptum. Tak to czasem jest, drodzy Państwo, że po meczu trudno pozbierać myśli. Myślę, że w większości te plany się... Te plany się zrealizowały, dokładnie to słowo. Zabrakło mi słowa. No i ten wynik powoli na naszą korzyść. Tak. A dla reszty, które wygrały więcej meczów, na przykład Wybrzeże, czy Kalisz, czy Piotr Kowianin. No, Piotr Kowianin, tego nie puścimy. Przez 11 dni będzie można pozbierać myśli także z tych nieposkładanych. Liga wraca 16 kwietnia, czekamy z niecierpliwością. Dziękujemy już za dziś. Iwona Niedźwiedź. Dziękuję, dobranoc. Robert Kamyszek, Arka Gdynia. Dziękuję bardzo. Krzysztof Bandych, dziękuję Państwu za to, że byliście z nami. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dobrego wieczoru.